bardzo ważny 3 punkty. Byliśmy na meczu bardzo skoncentrowani. Brakuje nam 2 kluczowych zawodników. Jeden z żółtą kartką i drugi chory. Ale byliśmy bardzo skoncentrowani. Był mecz bardzo trudny, a trudny teren. Kibice są wspaniałe i wracamy do domu bardzo szczęśliwi i pracujemy dalej. I będziemy pracować na przyszłość i chcemy iść do góry. I to ćwiczeństwo pokazuje nasz charakter i nasze umiejętności, jakość i chcemy iść do przodu. Nie tylko w dzisiejszym, to jest nasza główna bolączka w tym sezonie. Wcześniejsze mecze jest podobnie. Ja już momentami nie wiem, co mam z zawodnikami, jak z nimi rozmawiać, bo trenujemy finalizację na treningach, wychodzi to bardzo dobrze, przychodzi co do meczu i nagle paraliż prostych sytuacji nie potrafimy sfinalizować. To samo gra z wycofanym. Widzimy, że zespół drużyny przeciwnej jest bardzo zmęczony, gdzieś już nie dobiegają, bierzemy czas. Mówimy o tym, że mamy grać długie akcje, cierpliwie, żeby zespół przeciwny trochę musiał pobiegać, a my drugie, trzecie podanie gramy, tracimy bramkę po naszej akcji. Nie wiem, czy tam była ręka, czy nie. Wydawało mi się tak na gorąco, że sędzia powinien tam odgwizdać rękę, ale nie gwizdną i zespół przeciwny wychodzi na prowadzenie, później głowy w dół i niestety przegrywamy. Wydaje mi się, że wygramy mecz. No, można to powtarzać w zasadzie co tydzień. Wcześniej gdzieś w pierwszych meczach udawało, ale też te wyniki powinny być zdecydowanie wyższe. Tydzień temu w Gdańsku też przegraliśmy przez brak skuteczności, bo też mieliśmy 100% sytuacje, nawet 200. Dzisiaj to samo, ten mecz już powinien być zamknięty w pierwszej połowie, ale no niestety brak skuteczności to jest nasza duża bolączka i na tym się musimy głównie skupić. No tak, no teraz z perspektywy wyniku była to błędna decyzja, ale no chcieliśmy grać o pełną pulę, wiedzieliśmy, że Wenecja już, że tak powiem, oddycha rękawami i cały czas byliśmy w natarciu i chcieliśmy ten mecz na swoją korzyść przechylić, no ale się nie udało.